Halo, halo, oto co tajne drzwi ukrywają. Cześć, tu Pysiek. Już nie orzeł, tylko lis, bo ewoluowałem jak w Pokemonach. Następną ewolucją będzie kuropatwa. Nie, a tak serio, to lis mi przeleciał nad głową, jak byłem z orłem na spacerze. Chwila, co? Cześć, tu Pysiek, a to kolejna teoria z Delta UB. Z najdziwniejszym wstępem ever. Lol. Pamiętajcie o subskrypcji, bo ostatnio mi trochę po zmianie niku uciekło. By the way, po raz pierwszy w tej serii użyłem opcji premiery, więc tu po prawo macie czat i lepiej piszcie mądre rzeczy. Zostaną tu na zawsze. Jeżeli napiszecie coś złego, czeka was metal i magia? Zaczynajmy teorię. A, no nie powiedziałem o czym dzisiaj. Także dzisiaj o piosence na końcu gry. O tej. The shadows start to grow, and the places that you know seem like fantasy. There's a light inside your soul that's still shining in the cold with the truth, the promise in our hearts. Don't forget. I'm with you in the dark. I zatrzymaj mi się tutaj na małym fragmencie. I'm with you in the dark. Dla ameb angielskiego informuję, iż znaczy to jestem z tobą w ciemnościach. Ciemność. Tak czy siak chodzi o to, że ktoś z nami jest w trudnych chwilach, bla bla bla. Ale chwila, co z tego? Jaki to ma związek z fabułą? A więc ta fraza pojawia się również podczas walki z Javilem. I w prawie każdym innym soundtracku. Ponieważ znamy Tobiego Foxa, twórca Undertale i Deltarune, to wiemy, iż przy takich ukrytych smaczkach trzeba spekulować. A więc co to może znaczyć i do kogo to się odnosi? Cóż, teorii jest kilka, na przykład. Są to słowa Suzy do Lancera, są to słowa Suzy do Chrisa, są to słowa Ralsei do Chrisa, są to słowa Azriela do Chrisa i oczywiście są to słowa Harry do Azriela. Miesiąc przerwy w teoriach, a ja dostaję orgazmu za każdym razem, gdy czytam to jako Hara. Słowa te można dopasować do dużej ilości postaci, a ponieważ jestem waszym przyjacielem i doradcą, wyjaśnię wam, w jaki sposób te słowa pasują do podanych wcześniej teorii, a następnie przedstawię wam swoją. A więc, na początek Suzy Lancer. Jak wiecie, Lancer jest trochę opuszczony przez los i nie ma kolegów. Ojciec jest niefajowy i mu zabrania, bla bla bla. Pewnie fabułę znacie. Więc Lancer podczas przygody z Suzy mógł jej powiedzieć o sobie, a ona mogła powiedzieć wspomnianą wcześniej frazę. Ciekawe. Suzy i Chris. Jak wiecie, Suzy i Chris bardzo żyli się ze sobą po przygodzie w Narni i Suzy może powiedzieć te słowa w drugim chapterze. Ralsei i Chris. Czy ja muszę to tłumaczyć? Come on, chyba każdy się domyśla, że ten Fluffy Boy crashuje Chrisa. Azriel do Chrisa.
Welp, no cóż, Azrael mógł powiedzieć te słowa do Chrisa, gdy wyjeżdżał na studia. Jest to całkiem prawdopodobna teoria i według mnie najbardziej sensowna i ciekawa. Bo ta sama historia Azriela i Chrisa jest na osobny odcinek, ale większość powiedziałem w drugim odcinku mojej głównej teorii. W prawym górnym rogu będzie anotacja, o ile nauczę się taką robić. I ostatnie, Hara do Azriela. To akurat nawiązuje bardziej do Undertale i w sumie sytuacja jest tutaj taka jak z Suzy Lancerem, bo te postacie są charakterowo bardzo podobne. Suzy chce każdego zabić, a Lancer tylko udaje, że chce zabijać. Chyba. Tak jak Kazi zresztą. Także w co ja wierzę? Nic z tego, ponieważ amerykańscy naukowcy dowiedzieli, że są to słowa gastrowe. His wife gave his energy! Według mnie te słowa rzeczywiście musiały paść z ust Azriela do Chrisa lub Taboriel do Chrisa. Obie te opcje są bardzo prawdopodobne. No bo zobaczcie, że głównym bohaterem naszej przygody jest Chris. Ale problem w tym, że ukryty przekaz w tych utworach występuje głównie w Dark World. No bo w sumie w Hometown no, nie ma za dużo soundtracków, aczkolwiek właśnie w Hometown jest również ukryty smaczek z tą piosenką. W nieco wolniejszej wersji i tutaj jest ukryta cała ta melodia. Więc tutaj powinniśmy również szukać wszelkich źródeł znaczeń tych słów. Macie tutaj filmik z napisami mojego autorstwa, które wam wyjaśni, o czym teraz mówię.
Więc słowa I'm with you in the dark sugerują, że ktoś jest z nami w Dark World. Ktoś, kto wywodzi się z hometown. A że Azriel i Toriel to dwie najprawdopodobniejsze opcje, to moja teoria na temat tego, kim jest Ralzi, jest całkiem prawdopodobna. Punkt dla mnie. Odsyłam was również do tej teorii. No, i chyba wszystko, co miałem wam dziś do powiedzenia, to powiedziałem. Także dzięki wam za oglądanie i widzimy się w dwóch kolejnych teoriach, które jeszcze w tym miesiącu na was czekają. Tak, powrót króla, fuck yeah! No, to do widzenia i pa pa!